A w studio prezydent Słupska, Robert Biedroń. Panie prezydencie. Panie redaktorze, dzień dobry. Czy czegoś o polskiej polityce w ostatnich tygodniach się pan dowiedział, ale w Słupsku? O polskiej polityce w Słupsku w społeczeństwie niewiele się mówi, więc myślę, że niewiele można się dowiedzieć, bo stopień zniesmaczenia, zdegustowania jest tak już dzisiaj wysoki, chyba generalnie w społeczeństwie, że to się ogląda tak, jak się ogląda kolejny serial. No ale jak pana, panie prezydencie, znam, to pan rozmawia z mieszkańcami Słupska. No rozmawiam, no ale oni nie chcą o tym rozmawiać. Naprawdę. Ludzie nie chcą o tym rozmawiać. Ludzie chcą rozmawiać o tym... No ja wiem, że to się może wydawać w Warszawie dziwne, ale ludzie chcą rozmawiać o tym, kiedy ten akwapark skończymy, kiedy będą ławki stały na jakiejś ulicy. Tego typu informacje ich interesują, naprawdę. Chociaż ludzie wiedzą przecież, że ja znam polityków, dziennikarzy, że bywam, ale oni to oglądają jako coś kompletnie nierealnego i też nienamacalnego dla nich, że to są rzeczy, które nie mają bezpośredniego wpływu dla nich. No, słyszeli tam, no 500+, korzystają z tego, ale to jest takie, no jest, no gdzieś tam się to odbywa. Czyli nie jest tak, nie obserwuje pan, panie prezydencie, że Polska się zmienia pod wpływem dobrej zmiany, twardnieje, staje się bardziej chrześcijańska, katolicka, coraz bardziej niechętna Europie? Nie ma pan... Pan redaktor mnie próbuje wciągnąć w taką dyskusję schematyczną, bo to oczywiście wymagałoby głębokiej analizy, czy Polska staje się bardziej katolicka, taka tradycyjna, ale na pewno obserwuję kilka ciekawych zjawisk. Po pierwsze właśnie taki brak zaufania do klasy politycznej, coraz większy, zniesmaczenie tym. Takie przeświadczenie, że ona jest coraz bardziej odrealniona i nie reprezentuje naszych oczekiwań kompletnie, nie rozumie nas. A jaka powinna być ta klasa? Taka polityka? Jak dzisiaj na przykład funkcjonuje Uber, Facebook, Talk FM, bliska ludziom, namacalna, no, reagująca jest, szybko. To są odbicia tylko ludzi. To, Facebook, Twitter, Instagram... Nawet Uber to jest odbicie oczekiwań ludzi, nic więcej. I państwo powinno odbijać oczekiwania ludzi. Na przykład minister Błaszczak kończy nie... Się kultura liberalna, znaczy demokracja liberalna, kiedy jakiś świat się kończy, ma powstać nowy, władza chyba powinna być zupełnie inna, powinna mieć wizję. Jakąś. No i brak też wizjonerów sprawia, że takich wizjonerów, którzy są demokratyczni, sprawia, że tę przestrzeń zawłaszczają populiści, którzy mówią, my wam damy państwo skrojone dla was. Oni często nie rozumieją tej, oczywiście tej współczesności, więc promują państwo XIX-wieczne, ale jest bardzo wiele sentymentów do takiego państwa i to się też sprzedaje. No, ta polityka historyczna prowadzona przez PiS nie jest przypadkowa. Ci wszyscy młodzi ludzie biegający z opaskami biało-czerwonymi ubrani jak powstańcy warszawscy nie są przypadkowi. To się sprzedaje. Kult żołnierzy wyklętych też jest. Słupska? No słyszałem, że będzie Red Bull chyba, przepraszam, taki energetyk z żołnierzy wyklęci. Tak. Po serii z... Ruchaczem. Ruchacz jakiś, tak. No więc, no to jest sposób właśnie na biznes. To przenika do popkultury, jak widać, ale... Ja myślę, że to kryzys w ogóle takiego przywództwa demokratycznego dzisiaj mamy. To jest przestrzeń dla populistów dzisiaj, którzy zawłaszczają tę przestrzeń, bo nie ma liderów, którzy pokazaliby wizję państwa demokratycznego w tej płynnej rzeczywistości, w tym, co dzisiaj jest. Ludzie oczekują naprawdę... łatwego państwa do zrozumienia, do sięgnięcia po to państwo, do kontaktu z tym państwem, do załatwienia spraw. Jak ludzie widzą, ile formalności trzeba spełniać, żeby załatwić cokolwiek, a z drugiej strony widzą, jak szybko można zamówić transport na Uberze, czy umieścić coś na Facebooku, to mówią, ja tego kompletnie nie rozumiem. To są dwie jakieś kompletnie różne przestrzenie. To jest XIX wiek, a to już jest XXI czy drugi wiek. I ludzie mówią, my chcemy takiego państwa. No dobrze, ale z drugiej strony pan, panie prezydencie, jak słyszymy i czytamy, chcę przywracać do publicznej świadomości czarownicę. Dlatego, że... Ostatnią spaloną. Dlatego, że uważam, że
To jest tak naprawdę refleksja, której też potrzebujemy w Polsce. Znaczy, ale czy w ślad za tym pańskim odruchem historyczno-sercowym zjeżdżają do Słupska setki egzorcystów, żeby... Nie, ale cieszą się bardzo katolicy, ponieważ Trina Papisten to była katoliczka. Tak, to była katoliczka, którą ja zrehabilitowałem i wielu katolików traktuje to jako coś niewiarygodnego, że tu Biedroń rehabilituje katoliczkę. To była bardzo mądra kobieta, która leczyła mieszkańców Słupska jeszcze za czasów niemieckich i uważam, że też taka pamięć o pewnym wykluczeniu, marginalizacji nam jest potrzebna, taka refleksja nad tym. Więc stąd ta Trina Papisten, ale to jakoś nie zaprząta mojej pracy przede wszystkim. Ja myślę bardziej o przyszłości niż o przeszłości. Oczywiście pamiętając także o tej historii, którą ma nasze miasto. A myśli pan, że w ślad za Słupskiem inne miasta powinny pójść w tym kierunku właśnie? Bo przecież to nie była jedna czarownica spalona w Polsce. Z tego co wiem, to są. Trwa proces w Gdańsku takiej rehabilitacji czarownicy. W kilku miastach w Polsce trwają te procesy rehabilitacyjne, czy za pomocą właśnie nazw, jakichś ulic, rond i tak dalej, czy jakieś w ogóle upamiętnienia w inny sposób, jeszcze bardziej taki podniosły. Myślę, że to, że powinniśmy zwracać na to uwagę, bo dzisiaj, pomimo, że minęło kilka wieków, to jednak tej refleksji nad sytuacją kobiet mamy nadal za mało. To, że dzisiaj nie palimy kobiet, nie oznacza, że kobiety traktujemy równoprawnie w stosunku do mężczyzny. Nie traktujemy i to badania pokazują. Na przykład przemoc domowa. No przede wszystkim kobiety są ofiarami przemocy domowej. Niższe zarobki kobiety. Wszystkich dziedzinach życia widać, że te dysproporcje są gdzieś zachwiane, więc dzisiaj nie musimy symbolicznie palić czarownicy, żeby traktować kobiety jak współczesne czarownice. Dyskusja o aborcji także pokazuje, jak traktujemy kobiety. No jednak traktujemy bardziej jako inkubatory do tego, żeby rodziły nam naszych Polaków przyszłych patriotów. Tak, Polaków i Polki, a nie jako niezależne, samodzielne podmioty, które mogą same decydować o tym, czy chcą, czy nie chcą rodzić i kiedy chcą to robić. Więc tej refleksji brakuje i uważam, że to jest takie zaproszenie po części też do takiej dyskusji o sytuacji kobiet. Ja zresztą za niedługo powołam Radę Kobiet, pierwszą w Polsce przy prezydencie miasta. Kobiety będą współdecydowały. Z jakich kobiet ta rada się będzie składała? Będą wybory do niej. Zobaczymy. Ale powszechne? Takie jak najbardziej powszechne, tak. Wszystkie kobiety i chyba też mężczyźni będą mogli kandydować. Zobaczymy, jaka będzie kompozycja tej rady. Jest komitet już organizacyjny. To będzie 10. rada zresztą. Ja bardzo sobie cenię dyskusje z mieszkańcami, więc te rady są bardzo dla mnie pomocne. Część radnych z zazdrości oczywiście na początku mówiła, że to jest kraj rad. Ale dzisiaj po tych 2 latach mówią, panie prezydencie, a co na to Rada Edukacji? A co na to Rada Kultury? Więc dla nich jest to ciało pomocnicze, opiniodawcze, konsultacyjne, które okazało się bardzo przydatne. A jak, panie prezydencie, pańskie kontakty z przedstawicielami władzy rządowej na terenie, że się tak wyrażę? Nie ma tych kontaktów i bardzo nad tym ubolewam. Był u nas pan prezydent, pan minister Macierewicz, pan minister Waszczykowski, ale... Nie kwapili się, żeby rękę podać? Nie, no, rozmawialiśmy, ale jednak nie rozumieją tych problemów samorządowych. Kiedy rozmawialiśmy na przykład o rekompensatach w sprawie tarczy antyrakietowej, to nie mieli zielonego pojęcia, o czym my mówimy. Ministrowie odpowiedzialni za te rekompensaty w sprawie tarczy w ogóle nie byli przygotowani do tej dyskusji. No ale to tak jest niestety. To odrealnienie elit w Warszawie jest widoczne. Patriotycznym odruchem powinno być udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy przez obywateli, żeby wybudować tarczę antyrakietową. Tylko, że obywatele tak nie myślą w Słupsku i w regionie. My się umówiliśmy na pewne rzeczy. My dotrzymaliśmy umowy. Zgodziliśmy się na powstanie tej bazy. Oddaliśmy nasze lotnisko cywilno-wojskowe w zamian za to. A jednak tych rekompensat nie otrzymaliśmy. Ale to jest wypadkowa pewnego niestety odrealnienia znów klasy politycznej w Warszawie od realiów takich ogólnopolskich. No jednak to jest widoczne na każdym kroku. No, to, że minister, poważny facet, minister spraw wewnętrznych, w sytuacji, w której wybuchają bomby w Nicei, w której dzieje się to, co się dzieje w Turcji, zajmuje się kredkami,
no to jest kompletnie niepoważne. Facet, który robi show przy mianowaniu nowego komendanta głównego policji i pokazuje jakieś wnętrza, w których wcześniejszy komendant siedział i pokazuje to jako, nie wiem, jako Bizancjum i tak dalej, to pokazuje jego odrealnienie kompletne. Ten facet się kompletnie nie nadaje do tego ze względu na to, że on w ogóle nie rozumie, jaka jest funkcja ministra spraw wewnętrznych. Więc... No oby nie musiał się zderzać z jakimiś prawdziwymi sytuacjami zagrożeń, bo wtedy może być rzeczywiście nieprzyjemny. W tej sprawie Polska ma dużo szczęścia w tym całym nieszczęściu, że my nie jesteśmy atrakcyjni dla terrorystów. Na szczęście dla nas wszystkich, bo jednak siła rażenia wybuchu na nieszczęście Francji jest dużo większa, niż gdyby taki wybuch miał miejsce w jakimkolwiek mieście w Polsce, bo jesteśmy raczej, czy chcemy, czy nie chcemy, peryferiami raczej cywilizacji zachodniej, więc w Polsce nie było żadnego ataku terrorystycznego na taką skalę i oby nie było odpukać, ale to nie jest sprawka i dobrej super zmiany. Profesjonalizacji dobrej zmiany, czy ministra Błaszczaka, tylko to po prostu, że no nie jesteśmy interesującym punktem dla takich terrorystów. No ta skala jest inna, medialna, propagandowa i tak dalej, no. To, dlatego to tak wygląda, ale te brednie, które ja słyszę o tym, że to jest wina multikulti, promocji tych wartości muzułmańskich we Francji. Przecież Francja jest państwem najbardziej laickim chyba na świecie. Tam nie ma żadnej promocji multikulti. Tam jest zakaz znoszenia chust, wieszania symboli religijnych. Jeżeli gdziekolwiek jest promocja multikulti w tym kontekście, to jest Polska. No tu w Polsce są krzyże, promuje się religię w urzędach państwowych, pozwala się księżom święcić toalety, dworce i tak dalej. To nas ma ochronić przed zalewem muzułmańskim. No, ale ja też, to też powiedziałem. Ja dzisiaj mam takie wrażenie, że tych muzułmanów mamy garstkę, 20 tysięcy w Polsce. Ja bardziej się boję tych wszystkich nacjonalistów, tych wszystkich wariatów, którzy biegając z krzyżem czy flagą biało-czerwoną krzyczą, bić pedała, gonić muzułmanina, obrażają, nawołują do nienawiści. Bardziej się ich boję niż uchodźców, bo to jest bardziej groźne. My nie potrzebujemy się obawiać terrorystów. My potrzebujemy zastanowić się, skąd bierze się ta nasza polska, swojska nienawiść. No, jest w nas. No jest nas jest wszystko, jesteśmy ludźmi. Może pan minister Błaszczak zastanowiłby się na przykład nad nowelizacją kodeksu karnego tak, żeby on odpowiadał dzisiejszym czasom i chronił grupy, które są narażone na taką dyskryminację. Od dawna Komitet Praw Człowieka ONZ, Rada Europy, wiele instytucji apeluje do Polski o to, żeby Polska znowelizowała kodeks karny tak, żeby penalizować przestępstwa z nienawiści określonych grup społecznych. Tego jednak nie widać. Kiedy trzeba realnie działać, to niestety obnażana jest właśnie niekompetencja tego rządu. Oni kompletnie nie wiedzą, jak się zabrać za rozwiązywanie problemów, które stoją przed współczesnym światem i zajmują się kropkami. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.